Witam serdecznie, drogie baranki, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też karty przygotowały dla Was na ten tydzień. Co też dla naszych baranków. Coś nam tu wypadło. O, drogie baranki, tutaj ktoś się o coś upomni, ktoś coś chce, ktoś czegoś potrzebuje lub jeżeli pożyczałyście jakieś pieniążki, to uwaga, odejście kogoś z trygonu ognia, odejście jakiegoś zasobu, dodatkowego środka, sposobu zarobkowania, tak? Idą wiadomości o tym, ale też idą wiadomości o tym, że coś, ktoś sobie idzie, tak? Ale na koniec jest tutaj jakiś, ale powiem tak, ogólnie jest to dla Was w spełnieniu, więc nie wiem, o co chodzi, ale powinno się zakończyć pozytywnie, bo jest to przeplecione z gwiazdą, czyli to, co odchodzi od Was, lub ktoś odchodzi, lub rzecz, lub czegoś się pozbywacie, lub coś się zepsuje, to tak jakby mieliście stary odkurzacz taki, pokazuje się, słuchajcie, że ten odkurzacz, no nie wyrzucałam, no bo jeszcze działa, tak, no to się zepsuł i odchodzi i tutaj jest, wręcz bym powiedziała, zadowolenie, bo coś będę robić, ale barany się kłócą w tym tygodniu, kłócicie się bardzo mocno, jest duża szansa na nowe, powiem tak, odchodzi jakieś stare źródło zarobkowania, ale jednocześnie gwiazda i siódemka kielichów i as denarów mówi o tym, że tak jakby macie szansę na to, żeby nowe źródło się znalazło lada dzień, jak to się mówi, lada chwila, lub tak naprawdę wręcz z tego powodu, nie ma tu wielkiego płaczu, tak bym powiedziała. To, co odchodzi, ten, kto odchodzi, to tutaj sobie po prostu idzie i go nie ma, tak? A dla baranka tak naprawdę jest jakaś transformacja, dużo wiadomości, ogrom, wymiana wiadomości niesłychana tutaj u Was, dużo odnośnie pracy, odnośnie pieniędzy, odnośnie z jakiegoś projektu, na który czekaliście, tak? To tak jakby wręcz jesteście gotowe tutaj się naprawdę mocno tu starać, mało tego, kłócić, kruszyć kopie, bo tutaj była obserwacja i uważacie, że szansa należy się Wam. Ja bym powiedziała, że tak, szansa należy do Was, drogie baranki, natomiast nie forsowałabym czegoś na siłę, bo jeżeli coś, co się, powiem tak, to, co się nie spełni w tym tygodniu, to pokazuje się, że zakończenie tego tematu, o który Wam chodzi, w szczególności to, na czym Wam bardzo zależy, w przyszłym tygodniu kończy się bardzo, bardzo pozytywnie. Mamy tutaj tylko, obumierają, tak jakby pewne sprawy u barana obumierają definitywnie, bo tutaj jest dziesiątka mieczy ze śmiercią i ósemką kielichów, czyli tak naprawdę żegnacie to coś, co kłuło, tak, coś, co przeszkadzało, to drogie baranki. W tym tygodniu, na ten tydzień to jest główna energia, że pozbywacie się tego. W niektórych przypadkach jest to, są to osoby, są to znajomi, są to partnerzy, bym wręcz powiedziała, ekspartnerzy, bo to są wiadomości, tak, wymiana. Ale ja bym powiedziała, że nie jest to coś, że wy płaczecie z tego tytułu, tylko odwrotnie, ale jest też taka historia, że daj mi kobietą szansę, daj mi mężczyzną szansę jeszcze raz, bo tutaj jest ktoś, kto odszedł, ktoś, kto pozbawił Was pieniążka, ktoś, kto pozbawił Was dobrego losu, bo też jest w odwrotnej historii, jest taka historia, że ktoś, kto pozbawił Was tego dobrego losu, chce wrócić i prosi o szansę. I myślę, że skorzystacie z tego koła fortuny, ale nie patrzycie już na miłość, bo tutaj nie ma miłości, tutaj jest tylko i wyłącznie, jak to się mówi, zadośćuczynienie za doznane krzywdy. Tak, tak to widzę, moje drogie baranki. Jeżeli chodzi o zdrówko, to bym powiedziała, że tu jest jakieś spisywanie, tutaj jest przedramię, tutaj jest ramię, tutaj jest bok jeden i tutaj się, i tutaj tyczy coś głowy. Nie wiem, o co chodzi z głową, ale czy nie sądzę, żeby to były włosy, aczkolwiek mogą być, ale tutaj chodzi o jedno przedramię, nawet bym powiedziała łokieć i tutaj jeden bok ogólnie, jeden bok całkowicie gdzieś tam boli, czy to są nerwobóle, czy to są stawy, moi drodzy, nie wiem, czy to są jakieś kontuzje, ale na to zwracamy uwagę, bo to jest takie najbardziej rzucające się w tym tygodniu. Natomiast jeżeli są jakieś, bym powiedziała, bardziej czekacie na czyjeś zabiegi, na czyjeś operacje, na wiadomości o kimś tutaj, niż na siebie. Powiem tak, dla Was ogólnie wszystkie te wiadomości, które przyjdą, one mogą być ciężkimi wiadomościami, czy pozbywanie się czegokolwiek, to może być ciężkie, ale to dla Was się kończy wielką szansą, wielką radością, bo jesteście
Powiem tak, doznane, coś co przychodzi, to jest tak jakby, wiecie, że to jest proces naturalny, to musi przejść, to musi odejść, tu jest ta transformacja, tu jest ogrom wiadomości, tutaj jest spełnienie, tak jakby ktoś nie spełnił waszych nadziei, ktoś nie spełnił waszych oczekiwań i idziecie po to spełnienie, po tą gwiazdę, jesteście bardzo ładnie chronieni przede wszystkim przez ten tydzień, bardzo ładnie, mało tego, wszystkie sytuacje życiowe, które się nie w tym tygodniu wydarzają u państwa, moi drodzy, pokazuje się, że karty pokazują, że one mają bardzo dobre zakończenie, będą miały bardzo dobre zakończenie. Nie wiem, czy do 10 dni, do 10 tygodni, ale będą miały, czy do 10 miesięcy, tak, ale coś, co się zacznie tutaj dziać, czy coś, co się zadzieje, tak, zakończy się bardzo pozytywnie dla was. Mało tego, i jeszcze z perspektywą dobrego pieniążka, czy z perspektywą dobrej pracy, podpisania nowej umowy, nowej pracy tutaj, czy nowego projektu, bo to są przeróżne rzeczy. Pewne rzeczy upadają, ale tak jakby od razu na te miejsce wskakuje coś bardzo, bardzo pozytywnego, kochani. Nie widzę tutaj pary, no pary, to bym powiedziała, że się wiele par tutaj decyduje na rozstanie lub po prostu jedna osoba odeszła i nie chce wrócić, ale z drugiej strony jest właśnie ta druga strona, bo tu są dwie historie, że jedna strona skrzywdziła i odchodzi, tak, ale wy tak jakby czułyście to, czuliście, że tak miało być, że tak się miało zadziać i dobra, kładziecie, jak to się mówi, już wam to lata kalafiorem i idziecie sobie dalej po tą swoją gwiazdę. Bardzo ładne podejście, bo to mi się podoba. Natomiast jest też tak, że jeżeli jest to trygon wody lub trygon powietrza, słuchajcie, lub trygon ognia nawet, no to bym powiedziała, że ten, kto przychodzi do was, jak to się mówi, w łaskę po jakimś, po ciężkim czasie, który wam zgotował tak naprawdę, nawet ograbił was pieniędzy, prosi o szansę. Myślę, że dacie tą szansę, bo to się kończy daną szansą, natomiast na zupełnie innych warunkach, bo tu nie ma miłości, tutaj jest takie dążenie do perfekcji, jeżeli chodzi o mamonę, o pieniążek, więc myślę, że tutaj w jakiś sposób bardzo ładnie się ułożycie w tych sytuacjach, drogie baranki. Pozdrawiam, kochani, serdecznie. Do kolejnego czytanka. Przepraszam, że tak późno, ale nie mogłam się zebrać. Wczoraj byłam troszeczkę na wycieczce w muzeum z synem, na cały dzień wyjechaliśmy i tak trochę nie mogłam się zebrać do czytania, więc dzisiaj państwu czytam. Pozdrawiam, kochani, serdecznie. Do kolejnego czytania. Buziaczki, hej, pa.